Cześć, witam Was w 15 dniu Vlogmas i widzicie, że jestem już wyszykowana do wyjścia, bo tak naprawdę jedziemy na uczelnię. Mamy dzisiaj tylko 1,5 godziny zajęć i to pierwszych zajęć, bo jest to seminarium dyplomowe. Zobaczymy, czy poznamy już tematy naszych prac, czy jeszcze nie, ale warto by się chociaż na tym jednym pojawić, żeby nie było. Więc jedziemy, to tylko 1,5 godziny, więc mam nadzieję, że skończy się szybciej niż 1,5 godziny. Jedziemy. Przepraszam, że się do Was tak długo nie odzywałam i robiłam to dzisiaj bardzo rzadko, ale za chwilę, dosłownie za 5 minut będziemy mieli gości i po prostu nie będę nagrywać. Widzieliście, że dzisiaj od samego rana szykowałam sałatki, jakieś tam, wiecie, kieszonki, tortille, czy jakby to inaczej nie nazywać. W każdym razie wychodzi na jedno, będziemy mieli gości, nie będę nagrywać i na dzisiaj będę już kończyć. Odezwę się do Was jutro z samego rana, otworzymy kalendarze, bo dzisiaj już nie znajdę na nie czasu, tak więc do zobaczenia za kilka minut. Cześć, witam się z Wami 16 grudnia w kolejnej części dzisiejszego odcinka Vlogmas. Znowu w aucie, znowu wyszykowana, znowu w drodze na uczelnię. Wczoraj mieliśmy to pierwsze seminarium, które nawet skończyło się wcześniej, ale mieliśmy później jeszcze spotkanie, znaczy znajomi do nas przyjechali, więc już wczoraj nie nagrywałam, a dzisiaj jedziemy w sumie na egzamin, więc mam nadzieję, że też nam szybko pójdzie i wrócimy szybko do domu i pogadamy już, jak wrócimy. Nie wiem, jak pogoda u Was, ale u nas w nocy, a nawet wczoraj wieczorem sypnął trochę śnieg, więc robi się coraz bardziej zimowo. Chciałabym, żeby tak do świąt, ojejku, wytrzymało, więc my jedziemy, nie będę się już odzywać, bo trzęsie. Do później. Jest 15. Wróciliśmy z zajęć, czy się taka wykończona. W sumie nie samymi zajęciami, bo tak naprawdę po egzaminie mieliśmy jeszcze ćwiczenia, których na początku myślałam, że nie będzie, ale jednak były. Ale nie tym jestem tak zmęczona, tylko samym faktem po prostu chodzenia. Kolano mnie już dzisiaj zaczęło boleć, więc nie jest za wesoło, ale jutro zaczynam rehabilitację, więc mam nadzieję, że to jakoś pomoże. Ale wiecie, fajnie jest jeździć na zajęcia na takie godziny jak 11, 13 i w ogóle. Ale minus jest taki, że nie ma gdzie zaparkować i Artur musiał naprawdę kawałek przyjechać, który normalnie nie byłby dla mnie problemem, ale o kulach, jak jest ślisko, jest pełno śniegu i trzeba iść wolniej i spokojniej, no to już nie jest tak wesoło. Upociłam się, umęczyłam, ale daliśmy radę, jesteśmy już z powrotem, więc dajcie mi chwilę, czegoś się napiję ciepłego, bo strasznie zmarzłam po drodze, coś zjem, bo jestem strasznie głodna, bo rano tylko jadłam trochę sałatki na śniadanie i bierzemy się za otwieranie kalendarzy, tak więc za chwilę wracam. Dobra, standardowo zacznijmy od kalendarza z Milki. Numer 15 za wczoraj. Śliczna kokardka. I numer 16, który był gdzieś tu. 16. O, domek, elegancko. To mamy już teraz do zjedzenia, ile mówiłam? 7 czekoladek, bo tu są jeszcze, widzicie, nieruszone od dnia 10. O, proszę bardzo. Więc będzie co wszamywać na dniach. Dobra, a teraz czas na drugi kalendarz z Yves Rocher. 15 jest tu, chodź no tu. O. Mamy niby coś większego, ale czy faktycznie coś większego będzie w środku, to się okaże za moment. O, czyżby znowu cień? Tak, eyeshadow, taki jak sami widzicie, brokatowy. To już drugi cień w tym kalendarzu. 25 kolor i jakby tego nie przeczytam, tej nazwy koloru, ale widzicie. I jeszcze 16. Chociaż powiem wam, że już sprawdzałam ten, ojejku, poprzedni cień, ten bardzo jasny. I jest tak jasny, że go naprawdę praktycznie w ogóle nie widać na oku. Ja go użyłam bardziej jako takiego rozświetlacza. O nie, wpadł mi tu. Jako rozświetlacza i tyle, bo go zupełnie nie widać. A tutaj co my tu mamy? I słuchajcie, tutaj wychodzi na to, że mamy balsam pod prysznic. Pierwszy raz o czymś takim słyszę. I co jest lepsze, myślałam, że to jest po prostu jakiś balsam po prysznicu, ale tutaj jest napisane, że trzeba go później dobrze spłukać. Więc coś nowego, jakby zawsze jakieś takie nowości są na plus, ale no kurczę, jestem zdziwiona. Co wy myślicie? Używaliście kiedyś? Ktoś kiedyś coś tego typu używał? Jeżeli tak, to zostawcie koniecznie komentarz i dajcie znać, jak wam się takie rzeczy sprawdzają. Christmas Eve is coming soon. Now are you, dear old man? Whisper what you bring to me. Tell me if you can. When the clock is striking 12, when I'm fast asleep, down the chimney broad and black with your pack. Jakoś późno, ale przychodzę się już z wami pożegnać. Chciałabym w sumie teraz może podsumować te 2 dni, które minęły i wrócić do montowania, bo już część tego vloga, który dzisiaj oglądacie, już jakby zaczęłam montować, ale muszę dograć jeszcze końcówkę, żeby go zmontować w całości, bo jutro i to rehabilitacja i jeszcze wizyta u lekarza i w ogóle będziemy w rozjazdach tak bardzo, że boję się, że mogę nie zdążyć, a chciałabym, żeby ten film poszedł o 17, więc jak idzie o 17, to znaczy, że mi się udało, a jak nie, to znaczy, że usnęłam przy montowaniu i nie pykło. W każdym razie chciałam podsumować te 2 dni, które mogliście obejrzeć, w których mogliście mi towarzyszyć i niby z jednej strony nie działo się dużo, ale jestem jakaś taka totalnie zajechana, ale też totalnie szczęśliwa, w sensie, że dużo rzeczy się udało, dużo rzeczy zrobiliśmy, w wielu miejscach byliśmy, to może za dużo powiedziane, ale spotkaliśmy się tak rodzinnie trochę i dzisiaj, i wczoraj ze znajomymi, a raczej z kuzynką Artura, więc w sumie wczorajszy dzień był taki, że wstaliśmy rano, niby wyspani, ale już się trzeba było wziąć za robotę, bo szykowałam sałatki i inne takie rzeczy. Później pojechaliśmy na chwilę na zajęcia, później wróciliśmy, dalej szykowaliśmy, później przyjechali znajomi, później w sumie żeśmy położyli się spać koło 23, jak nie później. Trzeba rano było wstać, znowu jechać na zajęcia, wysiedzieć tam do 14:30, wrócić, posiedzieć z gośćmi, bo byli właśnie u teściów na górze, no pół rodziny się zjechało, więc trzeba tam było trochę posiedzieć, coś zjeść, coś wypić. Później wróciliśmy na dół, okazało się, że mam przez 2 dni narobiłam sobie zaległości na YouTubie ponad 20 filmów. Ludzie, ja 2 dni nie zaglądałam do internetu, a miałam do nadrobienia 20 filmów. I tak mi się nie udało. Zostało mi jeszcze chyba 6, ale już dzisiaj ich nie dam rady zobaczyć, nie mam siły i w ogóle dzisiaj jeszcze w ogóle nic nie zdążyłam przeczytać, więc prawdopodobnie jak już zacznę montować film, a raczej jak go skończę montować, to wezmę się za czytanie, żeby chociaż kilka stron przeczytać, no bo jak to tak? I koniec końców miałam taki pomysł na Vlogmas, żeby we Vlogmasie pokazywać Wam książki, chwalić się ilością przeczytanych stron, a tak naprawdę ja gonię film za filmem, montaż moich odcinków jeden za drugim i po prostu nic mi nie wychodzi. A siedzę cały dzień w domu i w sumie wychodziłoby na to, że mam tyle czasu na zrobienie rzeczy, a wcale go tak naprawdę nie mam. Będę siedziała w domu już 9. tydzień i nadal nie mam czasu na wszystko, co chciałabym zrobić i to jest przerażające. Albo leży u mnie organizacja, albo leży u mnie coś innego, czego nie umiem na razie jakby wyjaśnić. Może mi podpowiecie, ale prawdopodobnie jest tam jakiś problem z organizacją. Jest to podejrzane, ale w każdym razie najbardziej przerażające jest to, że jak oglądacie ten film, to tak naprawdę został tydzień do świąt. Czekałam na robienie Vlogmas cały rok. Myślałam o nim już w styczniu, a w sumie już za chwilę się kończy i trzeba będzie myśleć o następnym. I z jednej strony jest to bardzo satysfakcjonujące i cieszy mnie ogólnie, ale z drugiej jest strasznie przerażające. Co ten czas tak szybko leci? Gdzie mu się spieszy? Nie wiem, chyba się nie dowiem. Więc żeby już nie przedłużać, dziękuję Wam za to, że mnie oglądaliście. Jeżeli chcecie mnie wesprzeć, to zostawcie koniecznie komentarz. Kciuka w górę, jeżeli Wam się podobało oczywiście, bo jeżeli nie, to nie będę Was zmuszać. No i subskrybujcie, jeżeli chcecie być na bieżąco i sprawić mi jakiś taki gwiazdkowy prezent. Chciałabym, żeby udało mi się dobić do 500 subskrypcji do końca roku, co jest pewnie nieosiągalne i nierealne, ale pomożyć zawsze można, nie? Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia jutro, pa!